Dzień dobry. Dzisiaj wymyślałem sobie dużo, a czasu mam mało i jeszcze jest zimno. Zobaczymy, ile uda mi się zrobić, ale plan jest taki. Pierwsze wysiewy w ogródku. Por, rzodkiewka, sałata i jeszcze trochę rzodkiewki. Sałaty to tam się tyle o ile, bo to niech ślimaki to jedzą. Oraz trzy smaki cebuli i czosnek. Za 5 główek czosnku 16 zł. To już jest bez komentarza. No ale niech im będzie. Oraz dwa dodatkowe drzewka owocowe. Gdzieś tutaj będą w okolicy kompostownika. Jest to grusza lukasówka, bo faworytki nie było. I jabłoń i daret. Nie pamiętam czemu taka. Stójcie. Drzewka tym razem z Bricomarché. Specjaliści od marketingu w Bricomarché poczekali, aż sobie kupię drzewa w Dino po 2 dychy i zrobili drzewa po 18 zł. Także teraz nie lubię Dino, bo nie było najtańsze i nie lubię Bricomarché, bo mnie strollowało. Dodaję wszystkich do czarnej listy, jak leci. Nie ma takich z odmianem. Kupiłem też 2 śnieguliczki. To chyba po 7 zeta, też w Brico. Mają trochę tam takich szoków, ale bardziej takich, nie wiem, mi się to kojarzy z parkiem, czy tam z takim miejskim ogrodem. Więc tylko to mi tutaj pasowało. Poczytałem, że niby ptaki lubią to jeść. Plan jest taki, żeby tutaj wzdłuż płotu, to pomiędzy płotem od działki a płotem od ogródka, tam jest chyba 1,5 metra, coś takiego, nie pamiętam. Tam chcę zrobić ścieżkę taką wąską, posypaną zrębką i to przy samym płocie od ogródka, a dalej właśnie rząd krzewów. I chcę, żeby to były takie krzewy, którymi będą mogły się trochę pożywić ptaki, trochę ja, ale głównie, żeby to była jakaś tam bariera dla wiatru. Także ja wypiszę Wam w opisie filmu takie, które już mam na liście, o których pomyślałem, a Wy możecie mi dopisać jakieś, które uważacie, że się tu sprawdzą, a ja o nich nie pomyślałem. One nie muszą być na gleby podmokłe, muszą tylko znosić wiatr. Mogą być jakieś tam kłujące, nie przeszkadza mi to. Takie, żeby ptaki lubiły w nich siedzieć i to tyle chyba. Tutaj już jest wyżej, więc ta woda gruntowa w sezonie nie stanowi problemu. To tak. O tym czosnku jeszcze 2 słowa. Chcę go posadzić trochę w ogródku, a trochę pod drzewami owocowymi. Widziałem, że wiele osób teraz sadzi drzewa owocowe. Na YouTubach widziałem, ale jakby trochę, nie wiem, zapominają o tym, że tym drzewom przynajmniej na początku trzeba pomóc. Także pod każdym drzewem owocowym zawsze sadzimy czosnek. Czosnek jakoś tam pomaga na infekcje grzybowe, bakteryjne i też podobno odstrasza kreta, ale w to tak średnio wierzę, ale przekonamy się. Co jeszcze chcę posadzić pod tymi drzewami? Jakieś czosnki ozdobne mam zamiar Martynie ukraść. No i też oczywiście nasturcje i nagietki i lawendę. I to na razie powinno wystarczyć. Pierwsze co, to muszę trochę zlikwidować tych worków z liśćmi, bo akurat tutaj mi pasuje to jedno z tych drzew. Tu przy samym kompostowniku może potem też coś dosadzę, ale to jeszcze nie w tym sezonie. Muszę się zastanowić, jakie drzewo chciałbym. Takie jedno, żeby nie było niskopienne, tylko dosyć wysokie i nie przycinać go zbyt mocno, żeby ten kompostownik zacienić. stawiam na jakąś starą jabłoń, ale jak macie lepszy pomysł, dajcie mi znać. Zauważyłem, że w kompostowniku zrobiło się zielono i okazało się, że są to kiełkujące kasztany, które przywiozłem razem z liśćmi. Jest tego od cholery. Mam nadzieję, że to sobie jakoś tam pozdycha w tym kompostowniku. Dobra, porzucam te liście sam. Nie wiem, czy to słychać w tle, ale tam szaleje ten łamacz płotów, właśnie przejeżdżał. To jest jakiś wielki traktor z jakimś mulczerem chyba z tyłu. Chyba tam przygotowują pod młodnik teren. Ale unikał kontaktu wzrokowego. Chyba to on. Woda już tak opadła, że trochę ciężko namaczać drzewka, ale jeszcze dzisiaj da radę. Że jedno idzie tutaj, tak w miarę blisko kompostownika, a drugie tam za tymi kupami siana i słomy. Tutaj chcę mieć takie miejsce, żeby móc się wcofać żulem do kompostownika, jak będę przywoził towar. Także tu on ładnie wlezie. O, tam jest to drugie drzewo. Jeżeli dobrze to wszystko obliczyłem, to tak jak się będę tu wcofywał po skosie, to nawet powinienem się też docofać do furtki bez rozpieprzania niczego. To wyjdzie w praktyce. Drzewa posadzone, teraz sadzę czosnek, odmiana Jarus, dlatego iż to jedyna jaka była. Myślę, że posadzę tak po 3 ząbki pod każdym drzewem. Najlepszy przyrząd do sadzenia czosnków i cebul. Ja ci pochwaliłem, a ty za małą dziurę robisz. Świeży karton, jeszcze nie rozmoczony. I cyk. I tak jeszcze milion razy. Czosnki wszystkie posadzone. Śnieguliczki też, czy jakoś tak to się nazywa. To jest wersja alfa tego pomysłu, który chcę tutaj wdrożyć. Czyli ta ścieżka będzie szła do końca, a tutaj będzie taka ściana tych krzewów. Tu za tym pierwszym kompostownikiem będzie tylko ścieżka i możliwe, że jakieś drzewo. I krzewy będą do samego końca ogródka, za wyjątkiem tutaj za foliakiem będzie stał Mauser i będzie do niego podpięte nawadnianie kropelkowe. Rozmawiałem o tym z Marcelem, wyszło na to, że z Mausera podlewać z węża się nie da, bo ciśnienie wody będzie za małe. Ale potem pogrzebałem jeszcze i wyszło na to, że z nawadnianiem kropelkowym taki Mauser podniesiony tam powiedzmy pół metra nad poziom gruntu, im więcej tym lepiej będzie sobie działał dobrze, także nawadnianie w foliaku na powiedzmy 90% w tym sezonie będzie, ale nie cytujcie mnie, bo być może będzie inaczej. Aha, i możecie iść i zostawić suba Marcelowi, to może jak nazbiera więcej, to w końcu zacznie nagrywać filmy, a nie jakieś tam wymówki i wymówki. A oprócz Marcela polecam również Kamila, bardzo pozytywny człowiek. Link do jego kanału będzie tutaj w rogu i w opisie filmu. Kamil też zaczyna w tym roku ogródek i przygarnął kury. Polecam, zapraszam. Teraz, że to jest odcinek z ogródka, to w końcu idę do ogródka. Tutaj kwiaty cebulowe już wylazły, nie wiem jakie, ale wylazły trochę za wcześnie, mieliśmy zabrać ten karton. Nie zdążyliśmy, ale poradziły sobie świetnie. Także są już i są. Tak, miałem pokazać, to pokazałem. To tak. Mamy 4 rządki czerwonej cebuli, potem 5-6 białej i 4 żółtej. Z tego co pamiętam, to tu i tu jest cała grządka cebuli, tej zwykłej. Także może to wystarczy. Zobaczymy, ile w tym sezonie zeżremy. Jestem w stanie poświęcić jeszcze kilka grządek na cebulę, bo to moje drugie ulubione warzywo po ziemniokach. A tutaj najlepsza inwestycja w ogródek z tamtego roku. Możliwe, że z tego też. Zwykły szczypiorek z marketu. Jeszcze nie zdołałem zeżreć tego, co mam pomrożonego, a już mogę sobie dzisiaj zebrać świeży i zbiorę. Tak, tu te czosnki zimowe już wyłażą, tutaj też. Gdzieś jeszcze ze dwie główki posadzę tego, co mam, a resztę zawiozę tam do miejskiego ogródka. Tutaj znalazłem dzisiaj przypadkiem jedną główkę, pominęliśmy w tamtym roku przy zbiorach i już też kiełkuję. Teraz to zasypię i pomiędzy to powsiewam te nasiona, które przywiozłem, i będzie po robocie na dzisiaj. No i byłoby. Mam tutaj kilka rzędów rzodkiewki, dalej por. Mam tutaj sałatę, kilka rzędów rzodkiewki, dalej por i znowu rzodkiewka, ale z innego rodzaju. No i to tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do widzenia.